I jeszcze takiej argumentacją, sytuacją upuścił Polacy, że kiedy 80-70 lata, czas samego rozwoju Związku Radzieckiego, Warszawskiego Paktu, Układu Warszawskiego, kiedy Polacy uciekali poza granicy kraja swojego lub w ogóle tak wyjeżdżali do emigracji, ich przyjmowali tam, no, wiadoma rzecz, u kapitalistów ich przyjmowali, ale z taką narracją, że no, czemu wy nie walczycie, Polacy, sami tam? A nie, my tam coś tam walczymy, tam i Solidarność tamtym mamy, tam też ona walczy, tak tam. No a czemu wy nie walczycie? Czemu wy przyjechali na Zachód? Uciekli od walki jakby. Czemu? No my dlatego, że my, że zarobimy tutaj pieniądze i wrócimy, będzie walczymy, ale wy dawajcie nam forsy, pieniędzy, dawajcie więcej, dlatego, żeby cały ten układ radziecki, cały ten warszawski pakt zobaczył, jacyś wy i teraz i potem my, chalupy dawajcie nam, doma takie, majątki, żeby oni pozazdrościli nam, popatrzyli, jacy by stali bogaci. I żeby u nich motywy pojawili się też walczyć i znieść ten nienawistny Związek Radziecki. Ideologia straszna. Kurde. Nasze ten walczyli w wojnie, wszędzie walczyli. I my teraz walczymy, no, przyjechali do was, uciekli ze Związku Radzieckiego, z Paktu Warszawskiego do was walczyć. Dawajcie nam forsy, dawajcie nam chalupy wszystkie. No i patrzą kapitaliści wtedy, dobrze, co porobisz, dawajcie takim sposobem, nie chcecie walki z ozbrojonej podjęć, dawajcie my wam tego, siego, żeby cały świat zobaczył, żeby też u nich takie marzenie zjawiło się, że dawajcie rozwalimy Związek Radziecki i cały tam 200 milionów uciekniemy na Zachód i każdego będzie taki majątek, u każdego będzie taki piękny plac i każdy będzie wygulował pieska i każdy będzie bogaty i nikt nie będzie pracował. Taki jest swoisty komunizm. No i nareszcie Związek rozwalił się. I teraz Polacy, sani, zdrowe mężczyzny, lezem, idą z tej Syrii, kurwa, blin, spierdalić i walczyć tam za swój kraj, jak my walczyli, oni walczyli. Kurde. Patrzcie, jak egoizm, egocentryzm w każdym komórce krwi przez pogardę, przez grzech włazi i zaczepia się tam jako zarazka jakaś tam, zakaźna choroba i siedzi, nie odpuszcza ten mózg, nie daje prawdy rozwić się. Jaka ta zaraza to, kurde, kłamstwo, oszustwo, nieprawda, wyrzucenie winy na innego, pogarda, popychanie wszystkim takim, czym zajmuje się nowoczesna ONR, nie tylko falangi, mulangi, prawica, lewica. Koszmar. Prawie cała wszystko Polska, oprócz Solidarności, oprócz konserwatywnej części Polaków, które wiedzą, znają, czują po polsku, po europejsku, co to jest Polska, propolska i jak za nią walczyć, bo oni zgubili i w Solidarności swoich, i na wojnach, i reszta. I to była taka swoista piramida, kto pierwszy uciekł, temu większy majątek, a potem dalej, większość, wielkość, masa tych przybylców z reszty Związku Radzieckiego przybywali do Ameryki wszędzie i potem im nie, coraz, bo od nich nie ma wielkiego, póki sam już ten związek nie rozwalił się z różnych przyczyn. Sens tu nie w tym, sens w tym, że wtedy nie było Aleppo,
ani w Warszawie, ani w Ukrainie, ani byli gdzie. I tak porównywać coś, gdzie te komórki egoistyczne coś tam porównują w tym mózgu dymencyjnym od pogardy i porównywać tak straszne reżimy totalitarne, ale to nie Aleppo, to nie Głodomór w Ukrainie. Szczęść Boże.